Dziś omówię listę czynników, których nadmiar albo brak osłabia nasz układ odpornościowy. A układ odpornościowy, jak wiemy, zabezpiecza nas przed rozwojem wielu chorób. A póki pracuje prawidłowo i jest sprawny, jest w zasadzie jedynym panaceum hamującym rozwój chorób nowotworowych. Prócz tego, mało znaną funkcją układu immunologicznego jest regeneracja naszych tkanek i narządów, co jest gwarancją dobrej jakości życia i sprawnego ciała. Jak zatem widać, warto poznać czynniki, które osłabiają układ odpornościowy. Jakie zatem czynniki rujnują naszą odporność? Swoje dzisiejsze rozważania rozpocznę od fast foodów, ale dlaczego, to będziecie Państwo naprawdę bardzo zaskoczeni. Dużo mówi się bowiem o wpływie wysoko przetworzonej żywności, a w tym fast foodów, na rozwój cukrzycy, otyłości czy też nadciśnienia. Jednak zbyt mało uwagi poświęca się jej w oddziaływaniu na odporność. Otóż fast foody, i tutaj słowo klucz, wydawane w tych papierowych opakowaniach wyraźnie tłumią działanie układu odpornościowego. Dlaczego? Nie dlatego, że są bogate w tłuszcze trans, jak być może większość słuchaczy myślała, ale dlatego, że zawierają w sobie ftalany, czyli związki chemiczne, które osłabiają pracę komórek układu odpornościowego. Co to są ftalany i skąd biorą się w fast foodach? Ftalany to związki, które przenikają do fast foodów z jednorazowych opakowań, w szczególności właśnie tych papierowych, którymi otoczone są na przykład kebaby. Żywność przetworzona, a w tym fast foody, szkodzą naszej odporności, ponieważ zawierają w sobie po pierwsze tłuszcze trans, ale po drugie zawierają w sobie środki, które nazywają się ftalany, które osłabiają odporność. I tutaj niestety niemiła niespodzianka dla fanatyków fast foodów. Okazuje się bowiem, że osoby spożywające fast foody regularnie mają prawie 40% większe stężenie ftalanów w organizmie niż przeciętny człowiek. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Spożycie fast foodów oraz narażenie na bisfenol A oraz ftalany. Naukowcy podsumowują. Zaobserwowaliśmy dowody na dodatnią zależność pomiędzy spożyciem fast foodów a ekspozycją na ftalany. Uczestnicy mieli o 39% wyższe stężenie ftalanów niż ci, którzy nie spożywali fast foodów. Co więcej, związki te, czyli ftalany, niszczą naszą florę jelitową. A ta, o czym dokładnie opowiem później, odgrywa kluczową rolę w budowaniu naszej odporności. Zatem pierwszy ukryty wróg naszej odporności to fast foody. Przejdźmy dalej. Mówiąc o odporności, nie możemy pominąć tematu cukru, tego rafinowanego, tego białego stołowego, i jemu poświęcę kolejny punkt. Okazuje się bowiem, że cukier zaburza pracę układu immunologicznego, a najgroźniejszy jest dla osób najstarszych. W badaniu pod tytułem Reakcja układu odpornościowego a stężenie glukozy u osób najstarszych czytamy. Związek pomiędzy wyższym stężeniem glukozy a niską odpowiedzią cytokin może mieć znaczenie kliniczne. Niska odpowiedź cytokin została niezależnie powiązana z zachorowalnością i śmiertelnością w naszej badanej populacji osób najstarszych. Niestety cukier to nie jedyny biały proszek, który możemy znaleźć w naszej kuchni, który, co ważne, nadużywany szkodzi naszej odporności. To samo tyczy się innego kuchennego białego proszku, czyli soli. I teraz pewnie zastanawiacie się Państwo, co wspólnego może mieć sól z naszą odpornością. Ano okazuje się, że całkiem sporo. Na przykład to, że nadmiernie stymuluje ona produkcję cząsteczek prozapalnych, co powoduje zaburzenia w prawidłowej reakcji układu odpornościowego. Ale to niestety nie koniec przewinień soli. I tutaj, żebym był dobrze zrozumiany. Słowo klucz. Nadmiar soli zaburza naszą florę jelitową, eliminując niestety dobroczynne bakterie, a w tym te z grupy Lactobacillus. Natomiast usuwanie z naszych jelit bakterii to naprawdę krótka droga do słabej odporności. Dlaczego? Ponieważ bakterie Lactobacillus są pierwszymi bakteriami zasiedlającymi początkowe odcinki jelita, zatem to one jako pierwsze kontaktują się z chorobotwórczymi patogenami i to właśnie one nie pozwalają bakteriom patogennym rozmnażać się. Tym samym chronią przed chorobami. Do bakterii jeszcze wrócimy w dzisiejszym filmie, a my przejdźmy do kolejnego punktu, pozostając jeszcze przez chwilę w temacie diety. Badania naukowe wskazują, że nasza odporność szwankuje wtedy,
kiedy mamy w tej naszej diecie zbyt mało błonnika. Co prawda, błonnik nie wpływa na nasz układ immunologiczny bezpośrednio, ale ponownie poprzez stymulację korzystnych dla naszego zdrowia bakterii jelitowych, które, jak już Państwo wiecie, pełnią funkcję strażników naszej odporności. Pamiętajmy, błonnik, będąc pokarmem dla bakterii, powoduje, że bakterie po jego strawieniu produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mają wybitne zdolności regenerujące i usprawniające układ odpornościowy. Przykładem jest chociażby produkowany przez nie kwas propionowy, który wzmacnia działanie komórek pożerających bakterie. Biorąc pod uwagę ten fakt, warto, aby na Państwa talerze regularnie trafiały źródła błonnika, czyli świeże warzywa, owoce, orzechy, produkty pełnoziarniste, które są bogate w błonnik. A my przejdźmy dalej. Co jeszcze osłabia naszą odporność? Problem z odpornością pojawia się także w przypadku niedoborów, witamin i minerałów. Gdybym miał wybrać tylko jeden związek, bez którego nasz układ odpornościowy jest bezbronny niczym dziecko, to na pewno byłby to cynk. Dlaczego? Chociażby dlatego, że cynk zabija wirusy wewnątrz komórek, a oprócz tego niedobór cynku osłabia pracę makrofagów, czyli komórek, które pożerają patogeny w naszym ciele. Cynk na szczęście jest znanym i popularnym pierwiastkiem i kiedy pojawia się sezon jesienno-zimowy i kiedy nasza odporność spada, często po niego sięgamy. To jest pocieszające. Ale niestety zapominamy o kolejnym bardzo ważnym pierwiastku, którego niedobory są powszechne w naszej społeczności, a braki tego pierwiastka również rujnują odporność. Tym pierwiastkiem jest selen. Selen jest potrzebny do dojrzewania i aktywacji komórek odpornościowych. Ale selen ma jeszcze jeden sekret. Otóż selen wspiera pracę wapnia, którego rola w układzie odpornościowym jest ogromna. Wiemy już, że niedobór cynku i selenu osłabia naszą odporność. Natomiast podobne negatywne oddziaływanie będzie wykazywał niedobór wapnia, który został przed chwilką wywołany do tablicy. Okazuje się bowiem, że zjonizowany wapń używany jest przez niektóre komórki naszego układu odpornościowego. Dokładniej mówiąc przez neutrofile do zabijania patogenów. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Rola wapnia w eliminacji szczepów prątków gruźlicy w ludzkich neutrofilach, gdzie w badaniu naukowcy zaznaczają, iż doszliśmy do wniosku, że zabijanie prątków za pośrednictwem neutrofili jest procesem zależnym od wapnia. A teraz szybko omówię inne niedobory, które rujnują naszą odporność i przejdziemy dalej. Jeśli mowa o niedoborach witamin, to również niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Prawie wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach upośledza naszą odporność. Mowa o witaminach A, D oraz E. Szybko omówmy witaminę D. W bazie publikacji naukowych możemy natknąć się na liczne analizy, w których osoby z niskim poziomem witaminy D w organizmie, czyli takim wynoszącym poniżej 30 nanogramów na mililitr, były bardziej podatne na infekcje górnych dróg oddechowych niż te, które nie cierpiały na niedobór tej witaminy. Dlaczego niedobory witaminy D osłabiają odporność? Ponieważ witamina ta jest niezbędna do tworzenia beta-defensyn, czyli specjalnych białek odpornościowych w naszym układzie oddechowym. Zatem, drodzy Państwo, jeśli wolicie zapobiegać niż leczyć, to polecam wzbogacić swoją dietę, w szczególności w okresie zimowo-jesiennym, o suplementację witaminy D. I zanim przejdę do kolejnej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach, czyli do witaminy A, to umyślnie najpierw opowiem, dlaczego niedobór wody, czyli odwodnienie, osłabia naszą odporność. Co wspólnego ma woda z naszą odpornością? Dlaczego jej mała ilość w naszym ciele oznacza więcej chorób? Po pierwsze, woda pomaga transportować składniki odżywcze, a w tym te związane z odpornością, do komórek organizmu. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, utrzymuje nasze błony śluzowe w dobrej kondycji. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ śluzówki stanowią pierwszą linię obrony przed bakteriami i wirusami i im bardziej nasze nozdrza, czy też nasze gardło są nawilżone, im więcej wody, w postaci śluzu oczywiście, tym lepiej w tych śluzówkach są rozproszone i lepiej działają komórki układu odpornościowego.
cała filozofia. Ma to szczególne znaczenie w sezonie grzewczym w zimie, kiedy przebywając w niewentylowanym pomieszczeniu, oddychamy suchym powietrzem, a to wysusza nam śluzówki. Ja specjalnie ułożyłem ten film w takiej kolejności, to znaczy najpierw powiedziałem o wodzie, by teraz móc powiedzieć o niedoborach witaminy A jako kolejnym czynniku osłabiającym odporność i zaraz się Państwo przekonacie dlaczego. Czyli kolejny czynnik, który wyraźnie osłabia naszą odporność, to niedobory witaminy A. Dlaczego niedobory witaminy A osłabiają naszą odporność? Ponieważ witamina ta pomaga transportować komórki układu odpornościowego do naszych śluzówek, a jak już wiemy, nasze śluzówki to pierwsza linia obrony przed patogenami. Jak czytamy w opracowaniu naukowym z udziałem ponad 3000 dzieci, dodatkowa suplementacja witaminy A skracała czas pobytu w szpitalu oraz skracała objawy przedmiotowe i podmiotowe, a w tym gorączkę, kaszel oraz nieprawidłowości w zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej. Zatem wiemy już, że dobre nawodnienie oznacza lepszą odporność. A teraz przejdźmy do ostatniej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach, której niedobór osłabia naszą odporność. Oczywiście chodzi o witaminę E. Dlaczego niedobór tej witaminy osłabia odporność? Ponieważ jej mniejsze stężenie we krwi, podobnie jak w przypadku innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zmniejsza produkcję przeciwciał. A my zostawiamy witaminy i przechodzimy teraz do kolejnego punktu i porozmawiamy o otyłości. Wbrew pozorom otyłość sprzyja nie tylko rozwojowi cukrzycy czy też nadciśnienia, ale również wyraźnie osłabia odporność. Jaka jest zależność między otyłością a słabszą odpornością? Aby nie zanudzać Państwa opisami skomplikowanych procesów, to tylko krótko powiem, że otyłość powoduje wzrost m.in. produkcji leptyny, która działa prozapalnie i tym samym osłabia działanie komórek odpornościowych. O tym, że sprawa jest poważna, wyraźnie mówią badania naukowe. Zaobserwowano w nich na przykład, że hospitalizowani pacjenci dotknięci otyłością są bardziej narażeni na wtórne infekcje i powikłania, a w tym zapalenie płuc, posocznice, bakteremie oraz zakażenie ran. A my idźmy dalej. Kolejna grupa osób, których układ immunologiczny często nie domaga, są, jak ja to mówię, kanapowcy. Mowa o takich osobach, które stronią od aktywności fizycznej i swój cały wolny czas spędzają na kanapie przed telewizorem. Drodzy widzowie, zbyt mała dawka ruchu to naprawdę spory cios dla odporności. I żeby nie było, że przesadzam, to pokażę Państwu pewne bardzo ważne dane naukowe. W badaniu, w którym kobiety ograniczały się jedynie do delikatnych ćwiczeń rozciągających, ustalono, iż były one ponad trzykrotnie bardziej podatne na przeziębienie niż te wykonujące regularnie trening o umiarkowanej intensywności. Ja celowo wspomniałem Państwu o umiarkowanej aktywności fizycznej, ponieważ w przypadku odporności umiar to słowo klucz i proszę sobie to dobrze zanotować. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację również odwrotną, czyli zbyt intensywne ćwiczenia. Otóż porywając się na zbyt forsujące ćwiczenia, możecie Państwo osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Według doniesień ze świata nauki duże obciążenie treningiem fizycznym wiąże się z przejściowym zaburzeniem pracy układu odpornościowego, występowaniem stanów zapalnych oraz zwiększonym ryzykiem chorób. Można to stwierdzić chociażby na przykładzie sportowców, u których ryzyko zachorowań najbardziej wzrasta w okresach wzmożonych treningów i zawodów. A jeśli udało mi się przekonać moich widzów do aktywności fizycznej, w co święcie wierzę, to gdy już będziecie Państwo opracowywać ten swój plan treningowy, to polecam Państwu aktywność na świeżym powietrzu. Co to ma wspólnego ponownie z naszą odpornością? Otóż w dzisiejszych czasach przez większość dnia jesteśmy niestety zamknięci w czterech ścianach, przez co mamy ograniczony kontakt z różnymi mikroorganizmami. To niestety sprawia, że nasz układ odpornościowy słabiej je rozróżnia, a to jest dla niego szkodliwe. W konsekwencji zaczyna wszczynać on alarm przy zetknięciu się z niemal każdym napotkanym patogenem, a stąd już krótka droga do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego. Przejdźmy dalej. Często powtarzam i będę to powtarzał do znudzenia, że jednym z największych wrogów naszego zdrowia jest niedobór snu.
I oczywiście nie oszczędza on przy tym naszej odporności. Dane naukowe pokazują, że gdy nie śpimy wystarczająco dużo, liczba ochronnych komórek odpornościowych o nazwie limfocyty TH1 spada w naszym organizmie. Trudno się zatem dziwić, że przy braku dostatecznej ilości snu infekcje lgną do nas jak ćmy do światła. Tak w ramach dopełnienia tego punktu pokażę Państwu pewne badanie, w którym zaobserwowano, że osoby śpiące do 6 godzin na dobę są bardziej narażone na przeziębienia niż osoby przeznaczające na nocny wypoczynek minimum 7 godzin. A skoro wspomniałem już o największych wrogach naszego zdrowia, to opowiem przynajmniej w kilku słowach o stresie, bo ten również jest wrogiem naszej odporności. Chcąc, nie chcąc, czasami skazani jesteśmy na jego towarzystwo. Jednak problemem jest ten stres, który towarzyszy nam niemal bez przerwy. Gdy jesteśmy narażeni na stres, w naszym organizmie wydziela się kortyzol, który bez skrupułów osłabia pracę naszych białych krwinek, uniemożliwiając naszemu układowi odpornościowemu skuteczne zwalczanie infekcji. W ramach ciekawostki pokażę Państwu badanie, które wykazało, że stres związany z pracą niestety zwiększa częstotliwość występowania przeziębień. Kontynuujmy. Na naszą odporność negatywnie oddziałuje także stosowanie niektórych leków, a w tym nadużywanie antybiotyków. Musicie mieć Państwo świadomość, że antybiotyki, z reguły większość antybiotyków, nie są w stanie odróżnić złych bakterii od dobrych, więc, mówiąc wprost, niszczą wszystko jak leci. A co ma to wspólnego z naszą odpornością? Sprawdźmy. W jednym z badań hospitalizowani pacjenci, którym podawano antybiotyki, byli bardziej narażeni na infekcję układu pokarmowego z powodu zaburzeń pracy układu odpornościowego. Oczywiście nie tylko nadmiar antybiotyków zagraża naszej odporności. Na tzw. czarnej liście leków osłabiających nasz układ odpornościowy znajdują się także leki zobojętniające kwas żołądkowy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne, a w tym powszechnie stosowany ibuprofen, który, o zgrozo, wiele osób łyka dosłownie jak cukierki. Ten punkt będzie nieco odbiegał od wymienionych do tej pory, ponieważ będę w nim mówił o samotności. Tak, dobrze Państwo słyszycie, o samotności. Samotność odciska piętno nie tylko na naszej psychice, ale również na naszej odporności. W jednym z badań osoby samotne wykazywały zwiększoną reakcję zapalną na łagodne bodźce immunologiczne. Tutaj oczywiście może pojawić się pytanie, czy to badanie to nie błąd. Dlaczego samotność miałaby osłabiać naszą odporność? Otóż, naukowcy twierdzą, że samotność zakłóca sygnalizację naszego wewnętrznego układu walki i ucieczki, a to w konsekwencji prowadzi do zwiększonej produkcji niedojrzałych monocytów, czyli komórek immunologicznych, powodując słabszą reakcję przeciwwirusową. A kolejny punkt naszej dzisiejszej listy na pewno nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, ponieważ będę w nim mówił o alkoholu, a właściwie o jego nadmiarze. Gdy zbyt często sięgamy po napoje wyskokowe, spada liczebność oraz różnorodność dobroczynnych bakterii, które zasiedlają nasze jelita. A o tym, jak ważna jest ich rola w budowaniu naszej odporności, już dobrze Państwo wiecie. Ponadto alkohol zmniejsza zdolność komórek nabłonka dróg oddechowych do usuwania śluzu z płuc, co bezpośrednio uszkadza tkankę płuc i z czasem osłabia ich funkcję. Co ciekawe, badania sugerują, że wypicie 5-6 drinków podczas jednej sesji, tak bym to nazwał, osłabia nasz układ odpornościowy na kolejne 24 godziny. A ostatni czynnik, który niszczy naszą odporność, który dziś omówię, to papierosy. Trudno się temu dziwić, w sumie zawierają one w sobie kilka tysięcy różnych substancji chemicznych, które upośledzają dosłownie pracę całego układu odpornościowego. Temat papierosów jest prosty i łatwy. W papierosach nie ma nic dobrego, szkodzą praktycznie całemu organizmowi. Dlatego ten punkt kończę i mam nadzieję, że palaczy zachęcę do jak najszybszego porzucenia tego fatalnego w skutkach nałogu. Drodzy widzowie, naszą odporność osłabiają także toksyny, które znajdują się w naszej żywności. Na ten temat napisałem całą książkę pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Tutaj znajduje się okładka do tej książki, a link do mojej książki znajdziecie Państwo w opisie tego filmu.
Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.